Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Kielcach, która odbyła się w klasztorze na Świętym Krzyżu, radni uchwalili budżet na 2017 rok. Uczestników sesji powitali gospodarze Jan Cedro, przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, oraz ojciec Zygfryd Wiecha, superior klasztoru na Świętym Krzyżu. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się bardzo miłym akcentem. Na obrady przybyła gromada zuchów ze szkoły podstawowej w Nowej Słupi, którzy śpiewem kolęd i pastorałek wprowadzili świąteczny nastrój. Izabela Paszowska, komendantka chówca ZHP Kielce Powiat, przekazała na ręce przewodniczącego rady betlejemskie światełko pokoju. Najważniejszą częścią sesji było uchwalenie budżetu powiatu kieleckiego na 2017 rok. Według skarbnik powiatu Marii Klusek dochody będą wyższe niż w 2016 roku i przekroczą 123 miliony złotych. Niewielki deficyt budżetowy, który wyniesie 45 tysięcy złotych, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. Największa część, ponad 27% budżetu, zostanie przeznaczona na pomoc społeczną, domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, powiatowe centra pomocy rodzinie, pieczę zastępczą, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Na kolejnym miejscu w wydatkach powiatu znajduje się oświata, ponad 24%. Prawie 17% zostanie przeznaczone na inwestycje, w tym na inwestycje drogowe, a ponad 5% na ochronę zdrowia. Budżet w takim kształcie pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Podczas sesji radni opiniowali projekt uchwały budżetowej. Radny Mateusz Karliński z Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że budżet jest niemal zrównoważony. Nie będzie zwiększać się zadłużenie powiatu, a wzorem lat ubiegłych zarząd powiatu będzie dokładał wszelkich starań, aby pozyskiwać dodatkowe pieniądze ze źródeł zewnętrznych. W związku z tym klub PSL postanowił głosować za przyjęciem zaproponowanego budżetu. Ryszard Barwinek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej, powiedział, że budżet jest odpowiedzialny i dojrzały, nakierowany na realizację zadań służących mieszkańcom, w tym na budowę dróg, co wróży dobrą współpracę z gminami, i także poparł projekt uchwały budżetowej. Od głosowania nad budżetem postanowił wstrzymać się Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Po głosowaniu starosta kielecki Michał Godowski podziękował radnym za przyjęcie budżetu. Uchwała Rady Powiatu o przyjęciu budżetu powiatu na 2017 rok. Jest to najważniejszy dokument, w oparciu o który planujemy wszystkie wydatki, wszystkie dochody na przyszły rok. Ten dokument został przez Radę dzisiaj przyjęty, więc wchodzimy w nowy rok już niejako z tym planem finansowym, który pozwala nam realizować nasze działania, nasze cele, nasze zamierzenia. Gośćmi sesji byli wójtowie gmin oraz przewodniczący rad gmin i miast z terenu powiatu kieleckiego.